Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, prezentacja wspólnego programu, właściwie porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Pawłem Kukizem, wybory w Rzeszowie, a my pytamy w dalszym ciągu o Zjednoczoną Prawicę. W jakim składzie przetrwa Zjednoczona Prawica, choć oczywiście kwestie, o których wspomniałem, będą nam się na pewno w tej dyskusji jeszcze przewijać, a razem z Państwem, razem ze mną w studiu jest Wojciech Biedroń, tygodnik sieci Portal w Polityce. Również telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, Wojciechu. Elegancki pod krawatem, bo dzień ważny dla polityków, dla dziennikarzy. No naprawdę działo się. Chyba rzadko kiedy po weekendzie, w wakacje, no okres już prawie wakacyjny, zdarza się, żebyśmy mieli taką nawałę newsów od samego rana. News goni newsa. I co z tą Zjednoczoną Prawicą, zwłaszcza w kontekście tego wspólnego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza? Nowy koalicjant? No, koalicjant bardziej taktyczny niż rządowy, tak? No bo wszystkie wypowiedzi mówią, że oni, że jakby Kukiz 15 nie wchodzi do rządu, i to nie jest zły pomysł, że Kukiz 15 nie wchodzi do rządu. Po pierwsze, myślę, że Kukiz, który, no, musisz przyznać, bywa nieobliczalny momentami w pewnych działaniach. Jak to Rockman, gorąca krew. Z drugiej strony Kukiz mówi wprost, no to jest sojusz oczywiście, natomiast jeżeli PiS poprze moje propozycje, czytaj, poprze moje projekty ustaw, no to będę z PiS-em, a jeżeli nie poprze, no to i ja PiS-u popierać nie będę. Gdzieś... A co w zamian? Polski Ład, tak? No Polski Ład na pewno, i to kolejne cztery szable, o ile nie, jeśli się pomyliłem, to mnie popraw, kolejne cztery szable dla większości sejmowej, bardzo potrzebne w kontekście tego chybotliwego jednak Jarosława Gowina. Musisz przyznać, że Jarosław Gowin wbija szpilę zawsze, kiedy tylko trochę Zjednoczonej Prawicy, choć Zjednoczoną dajemy już w taki mocny cudzysłów, ale kiedy tylko prawicy podwinie się noga, a Rzeszów był takim przykładem, kto wyskakuje? Pierwszy tweet Jarosław Gowin, który mówi o jedności prawicy, co samo w sobie jest dość żartobliwe, no ale gdzieś podgrzewa oczywiście atmosferę, więc Kukiz jest potrzebny. Potrzebny jest Kukiz, na pewno potrzebni są posłowie Bielana, czy Bielana i Bortniczuka w tym przypadku. Kolejni posłowie Jarosława Gowina, bo ciągle toczą się rozmowy, do ciebie, do nas wszystkich dochodzą takie informacje, że Bielan, te rozmowy... Bortniczuk, Gryglas, Żalek, nazwiska dość znane i one znane, tak. I one gdzieś zaczynają, widać, orbitować wokół tego nowego tworu, który tworzy Bortniczuk z Bielanem. Rozmawialiśmy w piątek tu w tym studio z posłem Bortniczukiem, no którym on tam jeszcze tak dywagował, czy to będzie Partia Republikańska, czy to się jakoś inaczej będzie nazywało. Na pewno szykuje się duże spotkanie tych polityków w czerwcu jeszcze, więc sprowadzają ludzi. Mówił Bortniczuk, że będzie duży kongres około września, gdzie mówi się wrześniu, nawet... Wcześniej mówiono o 20 czerwca, że 20 czerwca takie wydarzenie ma już być planowane. Ja widzę, że to są jakby dwie daty, które się pojawiają. Rzeczywiście ostatnia dekada czerwca i pierwsza dekada września. Zobaczymy, no musi być jakiś kongres pewnie programowy, no muszą się zebrać do kupy i muszą się policzyć, no bo to jest ważne. Wiemy też, że w tle tych takich warszawskich, że tak powiem, przetasowań, no toczy się walka w terenie. No w terenie nowe ugrupowanie podbiera posłów, nie posłów, co działaczy oczywiście, czy lokalnych samorządowców, podbiera Gowinowi. Tu jest naprawdę walka, chyba tu jest najbardziej krwawa jatka. Mniej w Warszawie to się już przewaliło, a bardziej w terenie. I z czym to się będzie wiązało, ale może zanim, a w zasadzie zanim znowu porozmawiamy o Jarosławie i jego winie, bo Wojtek wywołał tu do tablicy urzędującego, podkreślmy, w dalszym ciągu wicepremiera, to już w poprzednich dwóch odsłonach rozmawialiśmy właśnie o liderze, nie liderze, tutaj jest spór porozumienia, ale może teraz skupimy się właśnie na Pawle Kukizie. Dzisiaj zaprezentowano porozumienie, to już zapowiadano od dawna, ale co wcześniej jeszcze mówił na ten temat sam zainteresowany, czyli Paweł Kukiz, prosimy. Gdyby nie rozgrywka Jarosława Kaczyńskiego z Gowinem, to ja nie byłbym do niczego potrzebny, a w związku z tym straciłbym szansę na próbę realizacji tych moich postulatów. To jest rzecz oczywista. Ja to nie przyszedłem ani szukać kolegów, ani wchodzić w jakieś, wie pani, relacje partyjne, czy tam kontestować to, co się dzieje obecnie na Sejmie, tylko po to, by osiągnąć cel, jakimi są sędziowie pokoju, zmiana ordynacji wyborczej, pakiet ustaw antykorupcyjnych, pakiet rolny, no i generalnie jakieś sprawy dotyczące, te sprawy gospodarcze dotyczące prowincji małych miasteczek, bo te sprawy zostały absolutnie zaniedbane wcześniej przez Platformę, dzisiaj przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli uporządkujmy.
Kazimierz, być szczery, tak mówiła Izabela Olchowicz do swojego przyszłego męża Kazimierza Marcinkiewicza, obecnie byłego męża, przed wejściem na antenę TVN24. No i na pewno szczerości Pawłowi Kukizowi nie można odmówić. Przyznaj, że rzeczywiście no tak, jest rozbrajająca szczerość. Znaczy jest rozbrajająca, zresztą to się też wyczuwa, jak się do niego dzwoni, prawda, o komentarz i tak dalej. No jest szczery do bólu. Jest szczery do bólu, a dla państwa niespodzianka, jest już z nami drugi gość, Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Publicysta, komentator właśnie tego tygodnika. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry, witam. My tu rozmawiamy o Zjednoczonej Prawicy, ale ostatnio również o Pawle Kukizie, który dołączył do tego projektu. No właśnie, dołączył, nie dołączył. Jak patrzysz na tę współpracę? Czy to jest jakiś długotrwały sojusz, nowy koalicjant, czy też po prostu takie doraźne porozumienie dla określonych celów? No, w tej chwili chyba nie ma jakiegoś konkretnego projektu, który by powodował, że warto byłoby doraźnie angażować Kukiza do Zjednoczonej Prawicy. Natomiast na dłuższą metę taki powód jak najbardziej kierownictwo PiS-u ma. To znaczy z Jarosławem Gowinem pewnie długo związek nie przetrwa. Na pewno się skończył przed wyborami, kiedykolwiek one by były, ale bardzo prawdopodobne, że to się stanie jednak znacznie wcześniej. No nie wiadomo, co ze Zbigniewem Ziobrą, bo jego też pewnie aparat PiS-u chciałby się pozbyć, ale tutaj wygląda na to, że ten konflikt jest w tej chwili przynajmniej trochę łagodniejszy niż z Gowinem. No tak czy inaczej głosy są Prawo i Sprawiedliwości potrzebne. No a z kolei Kukiz, no co on może, kiedy jest poza... Na zdrowie. Dziękuję bardzo. W zasadzie Kukiz w obecnej sytuacji może niewiele, to znaczy jest nie dość, że to znaczy był, dopóki tworzył, dopóki współpracował z PSL-em w każdym razie. No, jako współpracownik PSL-u jest przystawką i to do partii, która ewentualnie może być koalicjantem, a na razie jest koalicjantem, raczej współpracownikiem też partii opozycyjnych. Mogłaby być ewentualnie po zmianie władzy koalicjantem kogoś, kto rządzi, no ale to najpierw się musi władza zmienić. Także Kukizowi na pewno ten układ też się opłaca. I być może on sam i kilka jego osób, jacyś jego współpracownicy, znaleźliby się w przyszłości na listach. Tak czy inaczej, jest to współpraca obliczona, jak zakładam, raczej na dłuższą perspektywę, nie na jakieś jedno czy drugie głosowanie teraz. Ja może dopytam, czy rzeczywiście tak uważasz, że Jarosław Gowin byłby w stanie, czy chciałby, czy Prawo i Sprawiedliwość chciałby takiego wcześniejszego rozwodu jeszcze przed wyborami, czy którejś z tych stron to się w tym momencie po prostu opłaca? Bo ja tutaj, nie ukrywam, mam pewne wątpliwości. Nie opłaca się to na pewno i to w zasadzie od początku się nie opłacało, ale to już się stało w zasadzie faktem, to znaczy Jarosława Gowina i jego ludzi na listach bardzo, bardzo trudno sobie wyobrazić w tej chwili. Mówię o listach wspólnych z Prawem i Sprawiedliwością w najbliższych wyborach, jakie będą. Oczywiście no, do tych wyborów można by konflikt jakoś tam załagodzić, ale w tej chwili sprawy się toczą raczej w przeciwną stronę. I ze względu na to, że i Gowinowi nie za bardzo się opłaca odchodzić, no bo nawet jeżeli kiedyś marzył o tym, żeby być tak zwanym premierem technicznym jakiejś koalicji wszyscy przeciwko PiS-owi, no to już dawno wiadomo, że taka koalicja po prostu nie powstanie. Zresztą ona by zakładała... No to jest pomysł trochę fantastyczny mimo wszystko, jednak koalicja od Zandberga po Grzegorza Brauna to... To raczej nie brzmi zbyt poważnie. No a z kolei Prawo i Sprawiedliwość też nie może rezygnować z tych kilku głosów, które obecność Jarosława Gowina daje. No ale jeżeli będzie wsparcie w postaci Kukiza i kilku jego polityków, no to będzie po pierwsze argument w rozmowach z Gowinem, w razie czego, a po drugie też daje to możliwość pozbycia się, bo to nie jest tak, że w tym momencie PiS jest na niego skazany. No nie poprawia to oczywiście negocjacyjnej pozycji Jarosława Gowina, to jasne. My już zaczynamy zastanawiać się nad listami wyborczymi. Wojtku, to czy widzisz taką szansę, że na listach Zjednoczonej Prawicy obok polityków Prawa i Sprawiedliwości, no zakładamy Solidarnej Polski, porozumienie w tej formie z Jarosławem Gowinem, raczej chyba jest to pod znakiem zapytania, ale czy widzisz, tutaj skupimy się na Pawle Kukizie, czy taki wariant byłby możliwy, że na przykład Paweł Kukiz, pan Tyszka, pan Apel, że tacy ludzie znaleźliby się na listach
PiS-u? Czy to jest wariant możliwy? Myślę, że tak. Znaczy, no, nie można tego wykluczyć oczywiście. Jest niemal pewne, że pan Gowin i ci najbliżsi jego współpracownicy no nie zasilą listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy. Mówi się o tym w kuluarach od dłuższego czasu, a myślę, że wszystkie działania ostatnio podejmowane przez pana Gowina chyba tylko to potwierdzają, że zdaje sobie z tego sprawę. I, jeśli pozwolisz, chciałbym przy samym Gowinie na chwilę się zatrzymać. Więc ja bym chciał przypomnieć, że Jarosław Gowin zdobył w wyborach 2019 roku ledwie kilkanaście tysięcy głosów. Jest bardzo istotne. A on ma sytuację, i mówili to posłowie i działacze Porozumienia, i ci, którzy wyszli, ci, którzy po cichu pozostali, że to jest olbrzymi jego kompleks, jego problem. On sobie zdaje sprawę, że może grać już tylko ostro. No bo tak, opozycja, póki go potrzebuje, tego potrzebuje, ale im bliżej będzie wyborów, tym to okienko transferowe, a tak się wyraził w kontekście Gowina kiedyś Tomasz Lis, nie tak dawno, kilka tygodni temu, ono będzie coraz węższe, aż w końcu się zamknie. Nawet więc... w poprzedniej odsłonie przywołaliśmy wypowiedź Adama Szłapki, szefa obecnego, no szefa tak, Nowoczesnej niedawno, Koalicji zresztą, Obywatelskiej, prawda? Który wypowiedział się dokładnie w tym samym tonie. No, zauważył, że w zasadzie dał do zrozumienia, że już czas okienka transferowego, bardzo trafne porównanie, już po prostu minął. Minął, więc za chwilę będzie taka sytuacja, że Gowin nie będzie już nikomu potrzebny. Może się okazać za kilka miesięcy na przykład, może nawet wcześniej, że on został nie z 13 posłami, czym się chwali, tylko na przykład z 4. A więc przejście Kukiza, czy Kukizowców, przepraszam za wyrażenie, nikogo nie chcę obrażać, wsparcie Bielana i tych ludzi, którzy za nim poszli, to może się za chwilę okazać, że to po prostu wystarczy. Natomiast też pamiętajmy, że PiS czy premier Kaczyński musi grać, no tak jakich ma graczy, to jest arytmetyka sejmowa, tu nie ma, to nie jest zabawa dla, że tak powiem, egzaltowanych chłopców w krótkich majteczkach. No musi ci się zgadzać, musi się zgadzać po prostu arytmetyka i tyle. No musisz mieć większość, żeby móc rządzić, prawda, albo żeby nawet trwać. Nie trzeba tutaj wielkich zmian. Mnie trochę natomiast niepokoi ten Tour de, nie konstytucja oczywiście, ale Tour de Mateusz Morawiecki, bo są na przykład takie głosy, że ta olbrzymia kampania w terenie premiera Mateusza Morawieckiego mogłaby skłaniać do przemyśleń, że może będą wcześniejsze wybory jesienią. Moim zdaniem byłoby to szaleństwo. Natomiast i coś się mogło dramatycznie dla PiS-u skończyć, ale takie głosy też słyszymy. No wybory teraz albo później, ale zawsze możemy podywagować, gdzie znalazłby się Jarosław Gowin. I może teraz pytanie do redaktora Jałowiczora. PSL czy Hołownia, bo chyba tak można stawić. Prawie. Myślę, że tak naprawdę, przynajmniej teoretycznie sprawę rozpatrując, to znaczy jeżeli spojrzeć na, powiedzmy, kwestię światopoglądu tych trzech ugrupowań, czy to, jak wyborcy taki transfer by przyjęli, pewnie każda z tych opcji jest możliwa. Myślę, że najbardziej mogliby co bardziej radykalni wyborcy opozycji, którzy głosują na Hołownię jako na kogoś, kto będzie lepszą platformą. Mogliby trochę nad Gowinem kręcić nosem, ale to też nie jest powód, żeby zupełnie do tego ugrupowania ludzi zrażać. No, bądź co bądź u Hołowni mieszczą się wszyscy tak naprawdę od lewa do prawa. Znaczy to prawo oczywiście może być jakoś tam deklarowane, a niezbyt konkretne, a z lewicowością już jest inaczej, ale generalnie tam każdy jakoś da radę. Z PSL-em trochę też tak jest, to znaczy PSL ma konkretne swoje interesy, swoich ludzi w terenie, walczy cały czas z Prawem i Sprawiedliwością o przetrwanie na wsi. No i bardzo często jest mu potrzebny ktoś, kto zdobędzie trochę głosów w miastach. No, Jarosław Gowin, przepraszam, to już Kukiz chciałem powiedzieć. Jarosław Gowin może nie jest potężnym wzmocnieniem, ale Kukiz też jakąś potęgą nie był w momencie, kiedy zaczynał z PSL-em współpracować. No ale to wystarczyło. Jakoś PSL zawsze dawał radę i Gowin może być kimś takim, kto te bariery pięciu punktów, gdyby to oczywiście była odpowiednio sformułowana umowa, żeby to nie była koalicja i wtedy potrzeba 8, ale... I tu musimy postawić już kropkę, także to jest cały czas kwestia otwarta, podobnie jak wynik meczu Polska-Słowacja, o tym przekonamy się już za kilka godzin. Dziękuję dzisiaj państwu, Aleksander Majewski, a razem z państwem, razem ze mną byli Wojciech Biedroń i Jakub Jałowiczor. Dziękuję panowie, widzimy się za tydzień, do zobaczenia.